Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj bierzemy sobie na tapetę pozycję Azymut, tom pierwszy, Poszukiwacze Zaginionego Czasu. Jest to komiks duetu Lupano Andrea i są to dwaj francuscy twórcy, tak? Lupano tutaj jest to człowiek, który urodził się w Nantes. No i te jego komiksy, za które odpowiada, przynajmniej mi nie są jakoś specjalnie znane tam, gdzie właśnie tworzył, prawda? Tutaj Azymut jak najbardziej jest już kojarzony dzięki temu, że Kurt wydał tą pozycję, a ja bardzo chciałem podziękować Kamilowi za to, że udostępnił mi ten komiks do recenzji. On się prezentuje w sposób następujący. Tutaj mamy jego grzbiet. No i oczywiście tak się prezentuje tył. Cena okładkowa to 49,90. No i on jest względnie dość cienki. Jest ładnie wydany w powiększonym formacie, ale kurczę, no jest cienki. I tutaj widać wielkość, no przeklęty Azymut, gdzie nawet sama grubość tak pokazuje, jak mało tych stron niestety, ale ma. Myślę, że gdyby Kurz wydał to w bardziej jakoś tak większym takiej nakładzie, w sensie, żeby tych kilka tomów było w jednym, to myślę, żeby było o wiele lepiej, aczkolwiek no cóż możemy powiedzieć, mamy to co mamy, musimy się zadowolić tym, co nam tutaj Kurz wydał i tak się to niestety, ale prezentuje. Kamil, dzięki raz jeszcze, kciuk w górę, pozdrawiam Cię bardzo tutaj, no bo naprawdę pozycja jest dość ciekawa, fajnie, że miałem możliwość się z nią zapoznać, co mnie skusić może do tego, że prawdopodobnie będę chciał sprawdzić kolejne tomy Azymuta, żeby poznać tą historię dalej. A właśnie, co do tej historii, prawda, no to tutaj coś Wam opowiem, ale no nie będzie tego za dużo, bardziej tak szczątkowo, dlatego że to tak jak mówię, komiks jest względnie dość cieniutki, tu jest chyba 48 stron tylko, także cholernie mało, więc ja tak bardziej ogólnikowo dzisiaj Wam zaprezentuję fabułę, żeby jej nie zdradzić, bo nie ma za wiele co opowiadać, aczkolwiek jest to ciekawie skondensowane w tej małej, nazwijmy to, zawartości i później Wam pokażę, jak się prezentuje oczywiście wewnątrz ten komiks, więc w pewnym sensie jest to troszeczkę taka baśń, jakby można by rzec, ale z takim sznytem ostrości, takiej dorosłości, takiego przesłania raczej do dorosłego odbiorcy, a nie dzieciaka, bo kiedy myślimy baśń, no to bajka, tak, coś dla dzieci. Nie, właśnie tutaj tak nie. Jest dużo takich erotycznych momentów, motywów, patrząc nawet na biust jednej właśnie z tutaj bohaterek, którą tak jak widzimy się prezentuje, to są jej pomagierzy, żeby było ciekawie. Świnka, jakiś taki klaunik i strach taki jakby na wróble, Scarecrow, prawda, coś a la Batman i ten już nie pamiętam. Także no mówię, jest to ciekawe, ale jest sobie świat, jest sobie czas jakiś tam, gdzie to się wszystko dzieje. Po małym takim, może nie prologu, ale wstępie, gdzie właśnie przenosimy się do tego świata, do tego miasta, gdzie powiedzmy zaginęła północ. Statki, które wypływają w morze, po prostu no, nie wracają, albo jeśli już wrócą gdzieś tak, to wracają z powrotem do celowego miasta. I jest właśnie jeden taki mężczyzna, żeglarz, kapitan statku, który właśnie w taką podróż wyrusza i dopływa do lądu, myśli, że jest, w końcu coś odkrył, w końcu coś znalazł, jest zdobywcą, wbiega sobie pod górkę, chce wbić tą przykładową tak flagę, zaznaczyć swój teren, a na górze spotyka dwóch mężczyzn, którzy de facto go znają i pozdrawiają go, machając do niego, cześć, jak tam wszystko w porządku, na zasadzie siema ziomek. Nie no, przesadzam oczywiście, ale wiecie, co mam na myśli. No i tutaj właśnie coś takiego jest. On jest w szoku, on nie wierzy, że to jest niemożliwe, że oni go wkręcają, przecież on odkrył nowy ląd, jest zdobywcą nowej ziemi, a tu się okazuje, że jednak nie. Mówię, fajne, to jest takie akurat humorystyczne w pewnym sensie troszeczkę. Akcja później nam się przenosi do zamku tego, gdzie jest ten król i jego wybranka, która przybyła w celu, no właśnie, nie powiem wam jakim celu, ale tu chodzi o pewną zdobycz, która
teoretycznie jest bezwartościowa i wydaje się, że ona już jest nikomu niepotrzebna, jest gdzieś raczej reliktem przeszłości, gdzieś trzymana w gablocie, a jednak jej na tym zależy. Później dochodzi do innej ciekawej sytuacji, w której powstaje zamieszanie, totalne zamieszanie. Tutaj właśnie ona jest, nazwijmy to, główną aktorką tego całego zamieszania. W pięknym stroju, tak jak tutaj mniej więcej na zasadzie przychodzi takich, ja bym to nazwał palm, talony, i w pewnym momencie dochodzi do fajnej sytuacji, kiedy to wszystko pompuje się w górę i powstaje z tego taki balon. To mówię, naprawdę ciekawy i tam taki też pikantny moment, lekko zalatujący erotyzmem, obfitością jej biustu i w ogóle, no mówię, fajnie jest to zrobione i książę oczywiście nie wierzy we te wszystkie rzeczy, które o niej się mówiło, że ona jest zła, bo on jest wielce w niej zakochany. No mówię, fajna taka historia, naprawdę bardzo przyjemna, bardzo taka do poczytania. Dlatego mówię, mnie to pozytywnie zaskoczyło. Jeśli ktoś lubi troszeczkę przenieść się w taki właśnie świat bardziej baśniowy, ale dla dorosłych, to ta pozycja myślę, że na pewno jest dobra. Mi się spodobała i dzięki Kamilowi chyba jednak będę chciał zdecydować się w jakikolwiek sposób, ale gdzieś spróbować nabyć sobie pozostałe tomy, bo mnie to zaciekawiło. Także tak się to prezentuje, a jeśli chodzi o fabułę, a teraz zobaczmy, jak wygląda to wszystko wewnątrz, prawda? Także pierwszy tom, tak jak wiemy, tutaj właśnie ten wstęp, gdzie jest też poruszany motyw tego ptaka magicznego, wręcz trudno dostępnego ptaka i jajka, które musi mieć określoną ilość, to jak widzicie tutaj, tych kropeczek, żeby ono było, powiedzmy, magiczne, użyję takiego określenia. Także, no mówię, fajnie ten taki malutki wstęp jest właśnie zaprezentowany. Później to, co wspomniałem, lata później, to jest akurat napisane, przenosimy właśnie się do czasu, kiedy płynął tym statkiem. No i oczywiście wracają z powrotem na ten sam, w to samo praktycznie miejsce, z którego wypłynęli. Jeśli chodzi o samą kreskę, jest bardzo ładna, jest bardzo przyjemna, bym powiedział. Też ona idealnie pasuje do fabuły. Ogólnie czuć, że ten komiks jest taki stricte europejski, frankofoński, wręcz bym powiedział. I to mi gra. Tutaj jest to fajnie zrobione. Coraz więcej tych komiksów, które zaczynam czytać właśnie europejskich, zaczynają mi się podobać. Przekonuję się do nich. Superhero też jak najbardziej, ale gdzieś jednak schodzi troszeczkę na drugi plan. Mi się wydaje, że po prostu do tego typu komiksów po prostu trzeba dojrzeć, bo jednak, no nie oszukujmy się, docelowym targetem w obecnym czasie jest młodzież, nastolatkowie, którzy jarają się superhero. Ja też lubię, nie ukrywam, że nie, bo Batmana uwielbiam po prostu, tak jak wiecie, ale stwierdziłem, że mój kanał troszeczkę inaczej będzie to wszystko prezentował, aczkolwiek też spodziewajcie się komiksów z Batmanem czy jakichś innych superbohaterskich. Może troszeczkę mniej. Ja chcę właśnie pokazać to, co inni by pewnie na swój sposób nie zrobili. Może z wyjątkiem Marci, tak? Marca, którą pozdrawiam zresztą. I mówię, i tak to wygląda. Także ja wam osobiście polecam, właśnie to jest ten motyw, o którym wspomniałem, i nie będę więcej tych stron może przerzucał, jeszcze tutaj wam coś dla przykładu pokażę, bo jest tego naprawdę niedużo, a jest przyjemne. Jest przyjemne, ja wam osobiście mimo wszystko chyba polecam, warto spróbować, jeśli gdzieś troszeczkę taniej uda się dostać, no bo mówię, ten format troszkę takie cieniuteńkie jest troszeczkę. Także Azymut jak najbardziej na plus. Jeszcze raz dziękuję ci, Kamilu. Ja wam oczywiście przypominam, jeżeli byście chcieli, w wcześniejszym filmiku podawałem namiar na Kamila. Jeżeli ewentualnie byście chcieli, to piszcie śmiało. Ja wam dam namiar, tak, na jego twórczość. Fajne sobie rysunki wykonuje i myślę, że warto go wesprzeć, jakoś tak też zainteresować się tym. Także tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polubcie, udostępnijcie, skomentujcie. Strona internetowa, fanpage na Facebooku, Instagram. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.